Dobry kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w serii spotkań, na których będziemy rozmawiać o tym, czego możemy nauczyć się z baśni i bajek. Dziś nasze pierwsze spotkanie. Postanowiłam się przebrać tak, żeby mój strój pasował do magicznego świata baśni, do którego za chwilę razem wkroczymy. Skoro mamy rozmawiać o bajkach, to jestem bardzo ciekawa, czy Wy wiecie, co to jest bajka? Może niektórzy z Was powiedzą, przecież każdy to wie. Bajka to taka opowieść dla dzieci. Dzieją się w niej różne ciekawe rzeczy, a bohaterowie przeżywają fantastyczne przygody. Bajki czyta się dzieciom z książeczek albo puszcza do obejrzenia na telewizorze albo na komputerze. I to wszystko oczywiście prawda. Ale o bajkach trzeba powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Dobra bajka jest bardzo, bardzo mądra. Jak to mądra? Jak bajka może być mądra? A właśnie, że może. Dobra bajka przekazuje swoim słuchaczom wiele mądrych rzeczy. Niektóre bajki uczą nas, co wolno robić, a czego nie wolno. Niektóre przestrzegają przed różnymi niebezpieczeństwami, a jeszcze inne tłumaczą, co jest dobre, a co złe. Jak więc widzicie, bajki mają nie tylko nas rozbawić i rozbudzać naszą wyobraźnię, ale mogą nas też czegoś nauczyć i sprawić, że będziemy mądrzejsi. Kochani, a czy wiecie, czym jest z kolei baśń? Baśnie to takie bardzo, bardzo stare opowieści, które w dawnych czasach ludzie przekazywali sobie ustnie, to znaczy opowiadali je sobie z pamięci. Jest w nich dużo magii, magicznych postaci i fantastycznych stworzeń. Bohaterom baśni pomagają często dobre wróżki, ale też zagrażają im złe wiedźmy, czarnoksiężnicy czy potwory. Baśnie opowiadają o walce dobra ze złem. Lubimy je, bo na szczęście dobro zawsze na końcu zwycięża. Kochani, a teraz trochę się pobawimy. Przygotowałam dla Was kilka zagadek. Zgadnijcie, jak nazywa się taka baśniowa postać. Ta postać jest tak malutka, że może siadać na kwiatkach. Ma skrzydełka, dzięki którym lata. Mieszka w zaczarowanych lasach. Potrafi czarować albo rozsypywać magiczny pyłek. Czy wiesz, kto to? To latająca wróżka. Kolejna postać mieszka w magicznej lampie. Kiedy właściciel lampy potrze ją w dłoniach, ta postać pojawia się w obłoczkach dymu. Ma moc spełniania życzeń. Czy wiesz, kto to? To oczywiście dżin. Kolejna postać to piękny koń, który na czole ma duży szpiczasty róg. Podobno jego łzy mają magiczną moc. Czy wiesz, co to? To oczywiście jednorożec. A teraz postać, która mieszka w morzach i oceanach. Od pasa w górę wygląda jak człowiek, ale od pasa w dół zamiast nóg ma rybi ogon. Czy wiesz, kto to? To syrena. Ostatnia postać to groźne, mityczne zwierzę. Ma ciało lwa oraz głowę i skrzydła orła. Ma też wielki, ostry dziób i długie pazury i jest bardzo niebezpieczne. Czy wiecie, jak nazywa się to stworzenie? To gryf. Kochani, jak już Wam mówiłam, w baśniach i bajkach ukrytych jest wiele mądrych rad. Na naszym dzisiejszym spotkaniu zastanowimy się, przed jakimi niebezpieczeństwami ostrzegają nas baśnie i bajki. Przygotowałam kilka książeczek, z których przeczytam Wam fragmenty oraz jedną bajkę animowaną, z której puszczę Wam fragmenciki. A Waszym zadaniem będzie zastanowić się, przed czym ostrzega nas ta opowieść. Pierwszy fragment pochodzi z baśni, która opowiada o dziewczynce, która wyruszyła przez las w odwiedziny do chorej babci. Czy już wiecie, co to za baśń? Przeczytam Wam teraz jej fragment. Mama poprosiła dziewczynkę.
Masz tu koszyczek z jedzeniem i lekami. Zanieś go babci, bo jest chora i bardzo słaba. Babcia na pewno się ucieszy. Ruszaj w drogę, nim nastanie upał, a idź ładnie, nie zbaczaj z drogi i nie rozmawiaj z nikim obcym. Idź prosto do domu babci. Dobrze, mamo, powiedziała dziewczynka. Babcia mieszkała w lesie, jakieś pół godzinki od wioski. Gdy dziewczynka szła przez las, spotkała wilka, a ponieważ nie wiedziała, że to takie złe zwierzę, wcale się go nie bała. Dzień dobry, zagadnął dziewczynkę wilk. Dokąd to zmierzasz sama przez las? Do babci, odpowiedziała dziewczynka. A co niesiesz w koszyczku? Jedzenie i lekarstwa. Na pewno chorej babuni dobrze zrobią. A gdzie mieszka twoja babcia? Zapytał wilk. Wilk chciał dotrzeć do domku babci przed kapturkiem, dlatego namówił dziewczynkę, aby zboczyła z drogi, ruszyła w las i nazbierała dla babci kwiatków. A kapturek tak właśnie zrobił. Kochani, na pewno już domyślacie się, co to może być za baśń. To czerwony kapturek. We fragmencie, którego właśnie wysłuchaliśmy, kapturek dostał od swojej mamy wyraźne polecenie, żeby nie rozmawiać z obcymi i nie schodzić ze ścieżki. Czy dziewczynka posłuchała mamy? Niestety nie posłuchała. Czerwony kapturek nie wiedział, że zdradził miejsce zamieszkania swojej babci komuś złemu, kto może wyrządzić im krzywdę. W ten sposób dziewczynka naraziła babcię i samą siebie na wielkie niebezpieczeństwo. Posłuchajmy, co było dalej. Kiedy kapturek zbierał kwiatki, wilk pobiegł szybko prosto do domu babci. Gdy dotarł na miejsce, zapukał do drzwi. – Kto tam? – usłyszał słaby głosik. – To ja, czerwony kapturek. Otwórz! – powiedział wilk, starając się udawać głos małej dziewczynki. – Naciśnij tylko klamkę, kapturku! – zawołała babcia. – Drzwi są otwarte, a ja jestem taka słaba, że nie mam siły wstać. Wilk nacisnął na klamkę, a drzwi stanęły otworem. Nie mówiąc słowa, podszedł prosto do łóżka babci i połknął ją w całości. Potem włożył jej ubrania, na głowę założył jej czepek i położył się do jej łóżka. Kochani, w tym fragmencie babcia kapturka także zrobiła coś niemądrego. Czy macie pomysł, co? Podpowiem wam, chodzi o drzwi. Babcia nie zamknęła na zamek drzwi do swojego domku, przez co każdy mógł do niego wejść. Wiecie co? Moim rodzicom też zdarza się czasem nie zamknąć na zamek drzwi do swojego mieszkania. A to bardzo niemądre i niebezpieczne, bo przecież jakiś złodziej może chodzić po korytarzach w bloku i naciskać po kolei na wszystkie klamki w kolejnych mieszkaniach, a gdy natrafi na otwarte drzwi, może coś ukraść. Na przykład torebkę, albo portfel, albo kluczyki do auta, które leżą w przedpokoju. Dlatego dla bezpieczeństwa warto zawsze dobrze zamykać drzwi. Ale co było dalej z kapturkiem? Kiedy dziewczynka dotarła do domku i weszła do środka, zobaczyła babcię leżącą na łóżku z czepkiem mocno nasuniętym na czoło, tak, że ledwo było widać oczy. Ale babcia wyglądała kapturkowi jakoś tak dziwnie. – Oj, babciu, dlaczego masz takie wielkie oczy? – zapytał kapturek. Abym cię mogła lepiej widzieć. A dlaczego masz takie wielkie ręce? Abym cię mogła lepiej uściskać. A dlaczego masz takie wielkie zęby? Abym cię mogła lepiej zjeść. Krzyknął wilk i ledwo to powiedział, wyskoczył z łóżka i połknął biednego kapturka. Na szczęście w dalszej części baśni na ratunek dziewczynom przybywa dzielny gajowy, który wydobywa kapturka i babcię z brzucha wilka całe i zdrowe.
Ale zobaczcie, kochani, wilk kłamał okrutnie i udawał kogoś innego, co pokazuje nam, że nie wszyscy są szczerzy i nie wszyscy mówią prawdę. Jeśli ktoś chce nas oszukać, może wymyślić jakąś zupełnie zmyśloną historyjkę. Na przykład podać się za kogoś innego, za kogoś, kim nie jest. Podobnie było w bajce o wilku i siedmiu koźlątkach. Czy znacie tą bajkę? Była sobie kiedyś koza. Miała ona siedem koźlątek, a kochała je tak, jak tylko matka potrafi kochać swoje dzieci. Pewnego dnia wybrała się do lasu po jedzenie, ale wcześniej przywołała całą siódemkę i rzekła: drogie dziadki, muszę wyjść do lasu. Bądźcie grzeczne, gdy mnie nie będzie. Zamknijcie drzwi i miejcie się na baczności przed wilkiem. Jeśli uda mu się wejść do naszego domku, pożre was ze skórą i kośćmi. A łotr umie się przebrać. Poznacie go jednak po chrapliwym głosie i czarnych łapach. Koźlątka zaś rzekły: droga mamo, będziemy mieć się na baczności i uważać, nie martw się. Nie trwało długo, a zapukał ktoś do drzwi domu i zawołał: otwórzcie, drogie dziadki, wasza mama przyszła i każdemu z was coś przyniosła. Lecz koźlęta poznały po chropowatym głosie, że to był wilk. Nie otworzymy, zawołały. Nie jesteś naszą mamą. Ona ma przyjemny, łagodny głos, a twój głos jest chropowaty. Jesteś wilkiem, jesteś wilkiem. Poszedł więc wilk do miasta i kupił sobie wielki kawał kredy. Zjadł go i od tego jego głos zrobił się bardziej delikatny i jedwabisty. Potem wrócił, zapukał do drzwi i zawołał: otwórzcie, drogie dziadki, wasza mama wróciła i każdemu coś przyniosła. Lecz wilk położył łapę na parapecie. Zobaczyły to dzieci i zawołały: nie otworzymy, nasza mama nie ma takiej czarnej łapy jak ty. Ty jesteś wilk, ty jesteś wilk. Więc wilk poszedł znów do miasta, znalazł młyn, gdzie w workach leżała świeżo zmielona mąka, i zanurzył łapy w mące, aż zrobiły się zupełnie bielutkie. Po czym wrócił pod drzwi domku koźlątek. Otwórzcie, drogie dziadki, wasza mama przyszła i każdemu z was coś przyniosła. Koźlęta zawołały: pokaż nam swoją łapę, żebyśmy wiedziały, że jesteś naszą mateczką. Wilk położył łapę na parapecie. Gdy koźlęta ujrzały, że była biała, uwierzyły w to, co mówił i otworzyły mu drzwi. A wilk wpadł do środka i połknął koźlątka. Kochani, te fragmenty baśni i bajek, które przeczytałam wam do tej pory, pokazują nam bardzo wyraźnie, że dzieci nie powinny ufać obcym ludziom i na pewno nie powinny zdradzać obcym tego, gdzie mieszkają. Powiem wam więcej. Gdy sama byłam mała, moi rodzice ostrzegali mnie też, żebym nigdy przenigdy nie poszła nigdzie z obcą osobą. Nawet gdyby taka osoba powiedziała, że jest znajomą moich rodziców i że to oni ją po mnie przysłali. Nawet gdyby podeszła do mnie na przykład na placu zabaw i powiedziała, że moi rodzice prosili, żeby mnie przyprowadziła, bo oni sami nie mogli przyjść. Rodzice ostrzegli mnie, że ktoś niedobry może w ten sposób próbować mnie namówić, żebym gdzieś z nim poszła, a potem może mnie porwać. Ktoś taki może po prostu kłamać i udawać kogoś, kim wcale nie jest. Zobaczcie, przed tym samym ostrzegają nas często baśnie i bajki. Nie ufaj nieznajomym. Nie wiesz, czy ta osoba jest dobra, czy zła i nie wiesz, jakie ma intencje, więc lepiej zawsze trzymaj się blisko znanych ci osób, przy których jesteś bezpieczny. Rodziców, dziadków, innych członków rodziny i dorosłych, których dobrze znasz. Wiele na temat tego, jak niebezpieczne może być ufanie obcym ludziom,
Mówi także film animowany Kraina Lodu. Widzieliście go może? Jest to opowieść o dwóch siostrach, księżniczkach, Elzie i Annie. Starsza z nich, Elza, ma magiczne moce. Potrafi zamrażać, co zechce i umie wyczarować lód i śnieg. Nie będę Wam opowiadała całej tej historii, a tylko jej malutki fragmencik. Kiedy księżniczki stają się dorosłe, starsza Elza ma zostać koronowana na władczynię swojego królestwa. W dzień koronacji wielkiego balu jej młodsza siostra Anna poznaje księcia z innego królestwa. Książę bardzo spodobał się Annie, był dla niej bardzo miły i zdawało się, że i ona zrobiła na nim wrażenie. Anna i książę znali się ledwie kilka godzin, a już Anna stwierdziła, że on jest wspaniały i idealny. Szybko poczuła, że zakochała się w księciu od pierwszego wejrzenia. Mimo tego, że był to dopiero pierwszy dzień ich znajomości, oboje stwierdzili, że są dla siebie stworzeni i chcą się pobrać. Powiedzieli o tym Elzie, ale ona powiedziała, że to bardzo niemądre decydować się na ślub z kimś, kogo praktycznie w ogóle się nie zna. Niestety po tym, jak magiczne moce Elzy zostały odkryte przez wszystkich w królestwie, Elza została nazwana czarownicą, przestraszyła się i uciekła z królestwa w mroźne góry, gdzie zbudowała sobie pałac z lodu. Anna ruszyła za siostrą, żeby ją odnaleźć i sprowadzić do domu, ale wtedy niestety wydarzyła się straszna rzecz. Elza niechcący trafiła swoją młodszą siostrę lodowym odłamkiem prosto w serce. Nie potrafiąc namówić Elzę do powrotu do domu, Anna wróciła do swojego rodzinnego zamku. Wiedziała jednak, że w jej sercu tkwi lodowa drzazga, która wkrótce ją zabije. Dowiedziała się, że uratować ją może jedynie miłość osoby, która szczerze ją kocha. Od razu pomyślała więc o księciu. Uznała, że pocałunek księcia roztopi lodową drzazgę. Ale książę wcale nie miał zamiaru jej pocałować i uratować jej życia. Okazało się, że wcale jej nie kochał, a jedynie udawał, żeby się z nią ożenić i zostać władcą. Śmierć Anny byłaby mu więc na rękę, bo wtedy zostałby jedynym władcą, czego bardzo pragnął. Okazał się okropnym, złym człowiekiem, dla którego liczyła się tylko władza i własny interes. A Anna tak bardzo mu zaufała, ale nie powinna mu tak ufać, bo przecież tak naprawdę znała go tylko jeden dzień. Kochani, powiedzieliśmy sobie dotąd tyle ważnych rzeczy, to teraz zasłużyliśmy na chwilkę odpoczynku i zabawy. Wymyśliłam dla Was zabawę w odnajdywanie obrazków. Spójrzcie na te rysunki. I spróbujcie jak najszybciej odnaleźć to, co powiem. Uwaga! Gdzie jest domek w kształcie muchomorka? Jest tutaj. Gdzie jest smok z trzema głowami? O, jest tu. A gdzie jest płonąca pochodnia? O, znalazłam ją tutaj. Gdzie jest czarny jednorożec? Widzicie go? Jest tu. A gdzie jest domek zrobiony z magicznej dyni? A, tutaj. No to ostatnia zagadka. Gdzie jest czarownica, która ma zieloną skórę? Ukryła się tutaj. No dobrze, kochani, wróćmy teraz do czytania baśni i bajek. Czy znacie baśń o królewnie, która miała skórę białą jak śnieg, usta czerwone jak krew, a włosy czarne jak heban? To baśń o królewnie Śnieżce. Śnieżka była córką króla i królowej. Niestety jej mama umarła, gdy Śnieżka była malutka.
Wtedy król ożenił się po raz drugi i uczynił swoją nową żonę królową. Była to pani piękna, ale dumna i próżna. Nie potrafiłaby znieść piękniejszej od siebie. A miała ona cudowne lustro. Gdy stawała przed nim, by się przejrzeć, pytała: lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? A lusterko odpowiadało: tyś, królowo, najpiękniejsza na świecie. I królowa była zadowolona, bo wiedziała, że lustro zawsze mówi prawdę. Ale gdy Śnieżka wyrosła, pewnego dnia lustereczko odpowiedziało inaczej: tyś, królowo, jest piękna jak gwiazdy na niebie, ale Śnieżka 1000 razy piękniejsza jest od ciebie. Królowa się wściekła, wezwała myśliwego i rzekła: wyprowadź to dziecko w las, bo nie chcą go widzieć oczy moje. Zabijesz ją tam. Myśliwy wyprowadził Śnieżkę do lasu, ale potem ulitował się nad nią i puścił dziewczynę wolno. Biedna Śnieżka uciekła w las. Biegła i biegła, samotna i przerażona, przez ostre kamienie i ciernie. Biegła tak długo, jak tylko nogi chciały ją nieść, aż wieczór zaczął nadciągać. Wtedy zobaczyła domek i weszła do niego, aby odpocząć. W domku wszystko było malutkie i tak czyste i delikatne, że aż miło było patrzeć. Stał tam biało nakryty stoliczek i 7 małych talerzyków. Każdy zaś talerzyk miał za sąsiada łyżeczkę. Obok leżało 7 nożyków, 7 widelczyków i 7 kubeczków. W domku wszystko było malutkie i tak czyste i delikatne, że aż miło było patrzeć. Stał tam biało nakryty stoliczek i 7 małych talerzyków. Każdy zaś talerzyk miał za sąsiada łyżeczkę. Obok leżało 7 nożyków, 7 widelczyków i 7 kubeczków. Pod ścianą stało natomiast 7 łóżeczek, jedno obok drugiego, a wszystkie przykryte śnieżno-białym prześcieradełkiem. Śnieżka zjadła trochę z każdego talerzyka, upiła kropelkę z każdego kubeczka i położyła się spać w jednym z łóżeczek. Gdy zrobiło się całkiem ciemno, przyszli wreszcie panowie tego domu. Było to 7 krasnoludków, którzy pracowali w kopalni wysoko w górach. Zapalili 7 światełek, a gdy w domku zrobiło się jasno, zobaczyli śpiącą Śnieżkę. Nie budzili jej jednak. Gdy rano dziewczynka się obudziła, 7 krasnoludków spytało ją, kim jest, a wtedy Śnieżka opowiedziała im swoją historię. Jak macocha chciała ją zabić, jak myśliwy darował jej życie, jak biegła cały dzień, aż wreszcie znalazła ich domek. 7 karzełków ulitowało się nad biedną dziewczyną i pozwoliło jej zostać u siebie. Odtąd, gdy oni wychodzili do pracy, ona zostawała i zajmowała się domem. Za każdym razem dobre karzełki ostrzegały ją i mówiły: strzeż się macochy, ona w końcu dowie się, że tu jesteś. Nie wpuszczaj nikogo do środka. Niestety karzełki miały rację i zła królowa w końcu dowiedziała się, gdzie przebywa Śnieżka. A że zawiść i zazdrość nie dawały spokoju jej złemu sercu, postanowiła sama spróbować pozbyć się Śnieżki. Zafarbowała sobie twarz, ubrała się jak stara przekupka, przybrała zgarbioną postawę i tak odmieniona i przybrana wyruszyła do domku 7 krasnoludków. Gdy dotarła na miejsce, zapukała do drzwi i zawołała trzęsącym się głosem staruszki: piękny towar, towar na sprzedaż, sznurowane gorseciki we wszystkich kolorach sprzedaję. Śnieżka wyjrzała z okna i pomyślała: tą dobrą kobietę na pewno mogę wpuścić do środka. Odryglowała drzwi, wpuściła staruszkę i kupiła sobie ładny gorsecik. Chodź, dziecko, pomogę ci się w niego ubrać i go zasznurować. Śnieżka dobrodusznie stanęła przed nią i pozwoliła sobie zasznurować nowy gorsecik.
A starucha wiązała szybko i tak mocno, że Śnieżka nie mogła złapać tchu, aż w końcu padła bez tchu na ziemię. Kochani, czy pamiętacie, czego zabroniły Śnieżce karzełki? Czego Śnieżka miała absolutnie nie robić? Miała nie otwierać nikomu drzwi, gdy nie ma ich w domu i miała nie wpuszczać do środka nikogo obcego. A dlaczego krasnoludki nie pozwoliły jej tego robić? Ponieważ o nią dbały i chciały, by była bezpieczna. A wiedziały, że wpuszczanie obcych jest nierozsądne, bo nigdy nie wiemy, czy taka osoba ma dobre czy złe intencje. Zobaczcie, to samo często powtarzają dzieciom ich rodzice. Nie otwieraj sama obcym, nie wpuszczaj obcych do domu. To bardzo mądre rady i dobrze jest je sobie zapamiętać. A co było dalej ze Śnieżką? Na szczęście krasnoludki wróciły z pracy, znalazły ją i szybko rozcięły gorset, który nie pozwalał jej oddychać. W ten sposób uratowały jej życie. Gdy karzełki usłyszały, co się stało, rzekły: ta stara przekupka to nikt inny jak zła królowa. Strzeż się, Śnieżko, i nie wpuszczaj nikogo, kiedy nas nie ma z tobą. W tym samym czasie królowa zdążyła już wrócić do swojego zamku. Stanęła znów przed lustrem i zapytała: lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? A lusterko odpowiedziało: tu najpiękniejsza jest królowa, lecz od niej piękniejsza jest panna owa, co za górami z karzełkami mieszka i zowie się Śnieżka. Gdy królowa usłyszała te słowa, zatrzęsła się i zadrżała cała ze złości. Śnieżka musi umrzeć, zawołała. Poszła potem do tajemnej komnaty w piwnicach zamku, gdzie nikt oprócz niej nie mógł wchodzić, i zrobiła trujące jabłko. Z wierzchu było piękne, czerwono-zielone, a każdy, kto na nie spojrzał, miał na nie ochotę. Lecz gdyby zjadł kawałek, musiałby umrzeć. Gdy jabłko było już gotowe, królowa zafarbowała sobie znów twarz, przybrała się tym razem za chłopkę i poszła za 7 gór do 7 karzełków. Zapukała. Śnieżka wychyliła głowę przez okno i rzekła: nie wolno mi nikogo wpuszczać, 7 karzełków mi zabroniło. Święta racja, powiedziała chłopka, ale ja tylko chcę się pozbyć moich jabłek, żeby się nie zepsuły. Weź to jedno w prezencie, śliczna dziewczynko. Nie, odrzekła Śnieżka, nie wolno mi niczego przyjmować od obcych. Boisz się trucizny? Zapytała stara przekupka. Popatrz, przekroję to jabłko na 2 części. Czerwoną, ładniejszą połowę zjesz ty, a zieloną zjem ja. Jak widzisz, sama je jem, więc nie musisz się obawiać. Ale jabłko to było tak zrobione, że tylko czerwona połowa była zatruta. Śnieżka miała wielką ochotę na jabłko, a kiedy zobaczyła, że chłopka je swoją połowę, nie mogła się powstrzymać, wyciągnęła rękę i wzięła trującą połowę. Ledwo kęs jabłka znalazł się w jej ustach, padła bez tchu na ziemię. Kochani, na szczęście w dalszej części tej baśni Śnieżka zostaje uratowana, a zła wiedźma pokonana. Ale w tym fragmencie, który właśnie usłyszeliśmy, Śnieżka znalazła się w wielkim niebezpieczeństwie, ponieważ zjadła coś, co dała jej zupełnie obca osoba. A ta osoba okazała się być złym człowiekiem, który chciał jej zaszkodzić. No to teraz, kochani, mam dla was zadanie. Wyobraźcie sobie dziecko, które bawi się na placu zabaw ze swoimi kolegami i koleżankami. Jego mamusia siedzi nieopodal na ławeczce razem ze swoją koleżanką. Są tak zagadane, że przez dłuższą chwilę w ogóle nie spoglądają na bawiące się dzieci.
A tu nagle zza drzewa przy placu zabaw wychodzi jakiś obcy pan i woła to dziecko, żeby do niego podeszło. A kiedy dziecko podchodzi, pan zaczyna z nim rozmawiać, jest bardzo miły, uśmiecha się, a na końcu częstuje dziecko cukierkami. Mówi przy tym, że po prostu lubi się dzielić z innymi. Moje pytanie do Was brzmi: czy to dziecko powinno przyjąć i zjeść cukierka od zupełnie obcej osoby, kiedy mama tego nie widzi? Jak myślicie? Nie, oczywiście nie powinno tego robić. Tak jak Śnieżka nie powinna była zjeść jabłka wręczonego jej przez nieznajomą. W takiej czy podobnej sytuacji dziecko powinno opowiedzieć o wszystkim rodzicom albo opiekunom, a rodzice już sami zdecydują, czy wolno przyjąć i zjeść takiego cukierka, czy lepiej jednak tego nie robić. Kochani, przyszedł czas na kolejną zabawę. Mam dla Was kilka zagadek i jestem bardzo ciekawa, czy dacie radę je odgadnąć. Oto pierwsza z nich, a zaczniemy od zagadki rymowanki. Zgadnijcie, co to za magiczne, baśniowe stworzenie. Pokryty łuską, wielki, zły, ma pazury, skrzydła, kły. Rycerzy nie boi się i księżniczki chętnie je. Czy wiecie, co to za stworzenie? To oczywiście smok. A to, co za baśniowa postać? Jak widać, ma na głowie spiczastą czapeczkę. Ma też brodę. I podpowiem Wam, że to niewysoka istotka. To krasnoludek. Może nawet jeden z siedmiu mieszkających razem z królewną Śnieżką. A czy wiecie, co to za baśniowa istota? Jak widać, ma skrzydełka, więc na pewno lata. To oczywiście latająca wróżka. Kochani, są jednak pewne bardzo wyjątkowe sytuacje, kiedy dziecko może zaufać obcej osobie. Tymi osobami są policjanci, strażnicy miejscy albo lekarze i ratownicy medyczni. Jeśli na przykład dziecko zgubi się w nieznanym sobie miejscu, może poprosić o pomoc policjanta albo strażnika miejskiego, bo to osoby, które mają za zadanie chronić, pomagać i dbać o bezpieczeństwo wszystkich ludzi. Policjanci na pewno pomogą zagubionemu dziecku odnaleźć jego rodziców. Z kolei lekarze i ratownicy medyczni, czyli osoby, które jeżdżą karetką, pomagają ludziom w chorobie, kiedy ktoś ulegnie wypadkowi. Czasem, gdy ktoś nagle się rozchoruje albo zostanie poważnie ranny w szkole, na placu zabaw albo na ulicy, przyjeżdżają, by go wyleczyć lub zabrać do szpitala. Takie osoby pomagają innym ludziom w trudnych sytuacjach, więc wyjątkowo im można zaufać. Kochani, to już koniec baśni i bajek na dzisiaj i koniec naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję Wam, że byliście tutaj ze mną i zapraszam Was na kolejne spotkanie. A tymczasem życzę Wam wszystkiego magicznego i do zobaczenia następnym razem. Cześć!